Dzień dobry, dziś mam mini robótka ze sreberkiem. To będzie tak, kolczyki z tych dwóch oczywiście. No i taki skromny wisiorek z takiego przejrzystego bursztynka, serce, serduszko numer 4. Kto wie, ten wie. No i tak, co tutaj? Mam takie dwa różne serduszka. Kolorystycznie będą pasować, jeżeli z tego zdejmę korę, bo tu widzę, że on taki też takim stylu jak to, będzie pasowało. A że ten już jest z tej strony przepolerowany i ma skos w tą stronę, no to ten muszę z tej strony i tu z góry zdjąć. Ale one są troszeczkę wielkościowo różne. Tak przekręcę jedną, żeby to było w tym samym. No i po prostu trzeba doszlifować. Z wielkości jeden, a drugi z grubości, żeby to mniej więcej dopasować. Skleiłem te serduszka taśmą dwustronną, tak żeby się troszeczkę trzymały. No i jak widać, ustawiłem tak, żeby było po prostu u góry zagłębienie na równo, ale tutaj cała reszta to jest dookoła, jak widać, za dużo w jednym serduszku i to trzeba po prostu do równego, do tego mniejszego doszlifować. No ta taśma to wiadomo, że tak trzyma, bo trzyma, prawda? Ale zawsze to bardziej niż w samych rękach, nie przesuwa się tak. No i delikatnie będę to doszlifowywał. Odrobinkę mogę zajechać na ten mniejsze serduszko. Grubość oczywiście zrobimy na papierku. A ładny bursztynek, ładny się pokazuje. Mam dopasowane już z grubości. To teraz trzeba te wszystkie ryski załagodzić i zobaczymy, jak to pasuje kolorystycznie, ale powinno być dobrze. One nie są co prawda z jednego kamienia, ale mniej więcej będzie to samo. No i tak, serduszko okazało się walnięte. Na filmie będzie widać, o widać, prawda, pęknięcie jak diabli. Kurczę, nie było, a się pojawiło. No i tak to jest z tym bursztynem. No i teraz szukam. Szukam do tego, które jest dobre. Kamyczka takiego, żeby pasowało. No nie musi być w 100% takie samo, bo jednak z tym też się różniło. Jeśli chodzi tam o odcień troszeczkę, tak. Ale kurczę, zobaczcie, tyle resztek. To są te obecne z tego szlifowania, ale tutaj to w ogóle takie już są resztki. Nie dobiorę z tego na pewno, z tych poprzednich szlifowań. No kurczę, niby tego jest, ale no coś dobrać to jest kurczę dramat. No. Nie mam nic takiego, co mógłbym jakoś i teraz zastanawiam się, czy po prostu zrobić od nowa. Dwa bardziej żółte, na żółte to by było, a tamte po prostu zostawić. Praca włożona, no ale co zrobić? Nie ma to, nie ma. Może to. Aha, nie, to jest to walnięte. Do tego muszę zbierać. Takie bardziej wpadające w biały. W biały z takim kurczę żużelkiem troszkę z boku. Dobrze by było, żeby był ten żużelek. To za żółte. To za jasne, ale tu jest skaza po środku. Nie wyjdzie. No i tak do niego no będę szukał, zobaczymy. No i ostatecznie dobrałem taki kamyczek. No on jest taki na styk, zobaczymy. Jedno podejście, wyjdzie coś z tego, to robię, nie to będę myślał dalej. No i tak, serduszka mam gotowe. Kolorek zbliżony. Kształt też. I jak to zrobić z tego kolczyk? Kawałek blaszki przyklejony z kółeczkiem. Tu wiercił nie będę nic i lutował, tylko będzie klejone. To wytrzyma wszystko, także nie ma problemu. Tym bardziej nie będę wiercił w serduszku, które jest zupełnie przecież przejrzyste. Widać.
Piękna kora z tyłu. Kotwa? Nie, to nie w moim stylu, absolutnie. Blaszka przyklejona, kółeczko będzie trzymało lepiej niż ta kotwa wiercona. Także tak to wygląda. Blaszkę trzeba dokształtować do kształtu tego serduszka. Chodzi oczywiście o to zagłębienie. Patrzymy, czy nie jest za duża ta blaszka. Nie, jest za duża. Jest dobrze. Dobrze, może być tak. Tu. I teraz serduszko. Serduszko, wisiorek znaczy. Od jednej strony i tak bardziej na drugą stronę paseczek. Ten? Nie, ten jest za cienki. Mamy grubszy. I tak, mam tu cięty paseczek. On sięga stąd, tak mniej więcej, na razie bez zaginania. Prawie do końca. Zawsze mogę skrócić, ale jest za szeroki. Za szeroki jest. Najpierw odrobinkę po całości. A teraz jeszcze końcówka, bo tam jest przy tym narożniku wężej. Ups, poleciało. Dobrze. I teraz tak. Najpierw trzeba zatępić ładnie i przymierzyć. Zatępiamy czym? Oczywiście gładkim pilniczkiem, albo można papierkiem ściernym. Jak kto ma. Ja zrobię to pilniczkiem. No i formujemy. Patrzę teraz, czy to nie jest za długie. Ale nie. Dobrze. Dobrze jest. Tu tylko to zagłębienie muszę bardziej. Ono i tak się troszeczkę od ciepła odkształci, ale wstępnie wiem, gdzie po prostu kółeczko przylutować. Dobra, doginamy tak jeszcze mocniej, niech to się trzyma lepiej. O, przyklejeniu jeszcze trzeba będzie tutaj to bardziej. No dobra, na razie jest tak jest. Taka będzie forma tego. Częściowo praweczka taka trzymająca, blaszka po całości przyklejona. No dobrze, lutuję najpierw do wisiorka. Przypomnę sobie, jak się lutuje. Dobrze jest. I teraz to maleństwo. Jakoś tak trzeba będzie to zrobić. No jest jedno. Obiecałem, że pokażę klej, którym kleję, tak go zachwalałem. Więc to jest on. To nie jest żart, to nie jest żart. Ja taki klej dostałem w takiej właśnie postaci,
ani jakiejś karteczki, ani nic nie ma. Nie wiem, co to za klej jest. Klej bez nazwy, jak ja go mówię na niego. Klej jednoskładnikowy, no tak wiąże, dobre 5 minut jest rzadki. On się zachowuje jak dwuskładnikowy, ale to jest jednoskładnikowy. Bardzo, bardzo mocny, bardzo, bardzo dobry. Nie wiem nic na ten temat, jak on się nazywa. Coś takiego, ale nie wiem, co to jest. Dostałem, jak mówię, co zrobię, jak skończę, jak mi się skończy, po prostu będę używał innego kleju. Także taki klej. No i tak, robótka zrobiona, ale zanim pokażę, jak to wyszło finalnie, przypomnę tylko, że to miały być te kamyczki, te serduszka, tu, które to było, pęknięcie paskudne, no paskudne, nie paskudne, widoczne w każdym bądź razie, prawda? Ono było w środku, ja się do niego doszlifowałem i nie dobrałem drugiego serduszka, więc musiałem zrobić inne. Prób było kilka, między innymi takie, ale to już takie wychodziło za małe, a tu jeszcze nie był koniec szlifowania, więc musiałem porzucić kolejne takie większe, no to by było z czego robić, ale okazało się, z boku będzie widać pęknięty kamień, więc też zrezygnowałem i finalnie dobrałem takie dwa rudzielce i wyszły, tak wyglądają, będzie to widać, czy to nie będzie widać, tak one wyglądają, kolorystycznie, kształtowo bardzo zbliżone. No i cóż, zadanie było takie, żeby jeden kolczyk nie ważył więcej niż no, poniżej 4 gram, prawda? I to nie tam 3,5, bo to co to za różnica? No i zobaczcie, jak mi się udało zrobić. Jeden waży 1,4. Drugi waży 1,4. Dwa ważą 2,8. Idealnie, mocno zredukowana waga, w uchu nic nie będzie się po prostu uciążyło, ciągnęło za ucho, a po prostu no, będzie radość, tak? No i cóż, drugie zadanie było serduszko numer 4, o co chodzi, to już ważne. I proszę bardzo, jest piękny prześwit kory, super sprawa. Bardzo proste, zrobione, tak jak pokazywałem, naklejone, podklejone po całości, na takiej powierzchni podklejona bracha, nie ma szans, żeby to puściło. Lepiej wygląda i lepiej wytrzymalsze jest, niż gdyby to było nawiercone i puszczone tylko drucik do środka. No i cóż, ja dziękuję bardzo. Chciałbym tylko powiedzieć, że kanał przekroczył 1500 subskrypcji. Dziękuję Wam bardzo, jesteście wspaniali. Wspierać mnie swoją obecnością, komentarzami, łapkami. Róbcie tak dalej, bardzo Was proszę. Zachęcam, zbliżamy się do poziomu 1600 subskrypcji. I ja obiecałem, że będzie konkurs. Może nawet dwa konkursy. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Nie zapomnijcie się po sobie zostawić. Do zobaczenia.